dla mnie znaczy wiara na co dzień. No, staram się wierzyć Panu Bogu, o tak. Bo wiara to znaczy wierzyć, że Pan Bóg chce dla ciebie dobrze. A realpak wiary to projekt. To jest projekt, który zapoczątkował Tomek Jarosz, obecnie już ksiądz. Chodzi o spotkania z ludźmi kultury, z ciekawymi osobowościami z Polski, którzy w jakiś sposób w swoim życiu przyznają się do wiary w Jezusa Chrystusa. No, dzisiaj jesteśmy na przykład po spotkaniu z Tomaszem Budzyńskim, który takie świadectwo rzeczywiście złożył. No i no, nie da się ukryć, jest bardzo ciekawą postacią. Mam dobre wrażenia. Ja nie wiem, co krakusy na to, na tym spotkaniu. Myślę, że też dobre. Spotkanie bardzo mi się podobało. Cieszę się, że miałam możliwość spotkać się z Tomkiem Budzyńskim, bo już od dawna jest dla mnie bardzo inspirującą osobą. Spotkanie bardzo mi się podobało. Było dość długie, ale bardzo fajne. Myślę, że bardzo wartościowe. Tomasz Budzyński mówił o swojej wierze i mówił o niej w takim ujęciu bardzo praktycznym, co myślę, że bardzo też przekonuje. Do mnie na przykład to bardzo trafiło. Bóg działa. Działa w konkretnych sytuacjach, w konkretnym życiu. Bóg nie jest teorią. Było warto. To jest człowiek, który mówi o rzeczach, powiedzmy, wielkich, takich bardzo podniosłych, w sposób bardzo taki prosty, ludzki, który trafia do każdego. Podzielił się tą dobrą nowiną z nami, to jest najważniejsze, to jest, pokazuje nowe perspektywy dla naszego życia. Jakie mam, mogę mieć do Was przesłanie? Mogę powiedzieć odwagi. Odwagi. Chrystus zwyciężył. Następne spotkanie będzie 20 maja o godzinie 19, też w auli seminarium pod Zamcze 8 z panem Janem Budziaszkiem. Pozdrawiam wszystkich widzów JP2 TV.